tutaj wystąpili. Chcielibyśmy bardzo podziękować, że wszyscy Państwo przyszliście. Mamy nadzieję, że się podobało. Chcielibyśmy poprosić tutaj naszą instruktorkę, bez której by się nie odbyło, pani Elu. Zapraszamy. Dziękuję Państwu jeszcze raz, że tutaj przyszliście, że obejrzeliście, że się zapewne zachwyciliście. A tak w ogóle, to dziękujemy Gdyni, że mamy taki piękny eksperyment, taki piękny park naukowo-technologiczny. I w ogóle dziękujemy, że możemy tu występować. Panu prezydentowi, którego tutaj nie ma żadnego, ale na ręce pana wiceprezydenta Michała Wójcia składam podziękowanie, że mamy taką szansę występowania na tej scenie, bo to przecież gdyńska wielka zasługa. Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Czy mogę poprosić pana prezydenta, żeby mnie uratował? Proszę. Bardzo proszę. Proszę Państwa, myślę, że ten występ nie był pierwszy, bo już mieliśmy taki koncert kilka miesięcy temu i na pewno nie był ostatni, więc zapewne jeszcze nie raz się w tym miejscu będziemy spotykać, nie raz będziemy przeżywać wzruszenia i zachwyty nad tym, jak nasze dzieci się rozwijają artystycznie i tak całościowo, bo te zajęcia rozwijają ich nie tylko w sferze śpiewu. Więc zapewne jeszcze niejednokrotnie się tu spotkamy. Natomiast chciałbym powiedzieć jeszcze jedno. Czasem jest tak, że no właśnie, zaczyna się od jakichś zajęć, tam się chodzi na jakieś kółko, dziecko śpiewa, śpiewa coraz lepiej, to chodzenie na kółko przekształca się w pasję, ta pasja z kolei powoduje, że są coraz lepsze rezultaty i okazuje się, że wyrasta nam artysta. Artysta, który robi, jak to się mówi, karierę, który jest znany i dlatego na koniec dzisiejszego koncertu chciałbym zaprosić na scenę kogoś, kto właśnie z taką śpiewa z pasją, kto dziś już jest rozpoznawalny, ale cały czas jest gdynianinem, mimo że jest znany w całej Polsce. Chciałbym zaprosić Marcina Spenera, który zaśpiewa teraz dla nas. Ja mogę jeszcze coś dodać. Marcin Spener chodził do szkoły 45 na Dąbrowie i ja przez 3 lata walczyłam, prowadziłam totalne walki, żeby śpiewał, żeby chodził na zajęcia do mnie, żeby się rozwijał w tym kierunku. On mówił, że nie, że on chce kopać piłkę. A proszę bardzo. Prawda? Ja bardzo żałuję. Po tym, co dzisiaj zobaczyłem, bardzo żałuję. Ja liczyłem sobie, kiedy to było, to było 16 bądź 17 lat temu. Znaczy nie, to 3 lata temu, tak. I bardzo, bardzo na tym żałuję, bo miałbym takie obycie z tym, że ja tutaj maluchy, a ja dalej jestem taki sztywny i w ogóle, Proszę Państwa, ja chciałbym jeszcze jedną małą uroczystość w Państwa w tą uroczystość włączyć. Nasi przyjaciele
24 lata temu, w piękny jesienny dzień, ślubowali sobie miłość i że będą ze sobą szli przez całe życie. Iwonka, Michał Gucz mają dzisiaj rocznicę ślubu. Ale bardzo chcieliśmy podziękować za takie spontaniczne 100 lat i chcieliśmy jeszcze powiedzieć, ja chciałam powiedzieć, że gdzieś tam lat temu, to myśmy jechali do ślub właśnie tramwajem i tak strasznie dużo właśnie było ludzi, którzy z nami jechali i tak mam wrażenie, że oczywiście to po prostu powtórzymy.